Lekarze ostrzegają, że regularne stosowanie ibuprofenu ma niekorzystny wpływ na wątrobę i serce. W przypadku występowania bólu lub stanu zapalnego, badacze zalecają stosowanie naturalnych metod, takich jak wysypianie się czy nawadnianie organizmu zamiast leczenia objawowego. Ibuprofen jest lekiem z grupy NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych, który działa poprzez blokowanie tworzenia się prostaglandynu, prostacykliny i tromboksanu, które są substancjami powodującymi ból oraz stan zapalny. Ponieważ lek ten jest metabolizowany przez wątrobę, negatywnie wpływa na ten organ, co może prowadzić do powstawania zmian chorobowych, niewydolności wątroby lub nawet żółtaczki. Ibuprofen może również zwiększyć ryzyko zawału serca nawet o 20%. Ostrzeżenie dotyczące stosowania tego leku pojawiło się po przeprowadzeniu analizy obejmującej blisko 10 milionów pacjentów. Niesteroidowe leki przeciwzapalne zapewniają działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, jednak ich skutki uboczne znacznie przewyższają korzyści płynące z uśmierzenia bólu. Zamiast szkodliwych leków, badacze zalecają więc korzystanie z naturalnych metod. Jednym z nich jest na przykład kurkuma, która w niektórych przypadkach działa zdecydowanie lepiej niż opatentowane leki. Pomaga ona w walce z problemami zdrowotnymi, takimi jak stłuszczenie wątroby, artretyzm, depresja, a nawet rak. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że aktywny związek kurkumy, czyli kurkumina, ma właściwości przeciwbólowe porównywalne do ibuprofenu. Również łagodzi ona uczucie bólu, wywołując reakcję w receptorach opioidowych mózgu. W przeciwieństwie do leków, kurkuma nie powoduje uzależnienia. Jak wykazały badania kliniczne, naturalna przyprawa jest nie tylko bardziej skuteczna, ale także bezpieczniejsza niż tabletki.